Przepłynąłem. Super. Dobra, spuść mi drabinę. Dobra, chwila. Dobra, trzymaj się krawędzi. Tam jest płytko. O, ta woda jest lodowata. Jeszcze jeden. Kolejne zamknięte drzwi. No dobra. Dawaj nogę. Chodź! No, otwórz te drzwi! Uważaj! Eli! Puść mnie! Jesteś cała? Tak. Zaskoczył mnie. Nie mogę się doczekać, aż to obrzydlistwo w końcu zdechną.
Czas zabrać się do roboty. To nam pomoże. Ej, zobacz! Szpital! Zostań tu. Nigdzie się nie wybieram.
Muszę wejść na górę. Udało ci się. Dobra, dawaj, zrzucaj palę. Dobra, wskakuj. Okej. Idę. Ostrożnie. Mam cię. Odsuń się. Cholera, drabina oderwała się od ściany. I co teraz? Coś wymyślę. Ugh.
Faktycznie. Dobry pomysł. Ja pójdę przodem, a ty trzymaj się za mną. Dobrze, tuż za tobą. Okej. Dalej, skacz. Złapiesz mnie? Asekuruję cię. Widzisz? Złaźmy w końcu z tego cholerstwa. Ona nie oddycha. Ręce, kurwa, do góry! Dawaj, no. Witamy wśród świetlików. Przepraszam za... Nie wiedzieli, kim jesteś. A Eli? Nic jej nie jest. Uratowali ją. Przebyliście kawał drogi. Jak to zrobiłeś? To dzięki niej.
Walczyła jak lew. I może tak miało być. Straciłam większość ludzi podczas przeprawy. Tak naprawdę straciłam prawie wszystko. Potem ty się zjawiasz, a my akurat znajdujemy was w samą porę, żeby ją uratować. Może tak miało być. Zabierz mnie do niej. Nie musisz się już o nią martwić. Zajmiemy się Martwię nią. Martwię się i chcę ją zobaczyć, proszę. Nie możesz. Przygotowują ją do operacji. Jakiej kurwa operacji? Lekarze mówią, że ten kordyceps na roźle jej ciele uległa mutacji. Dlatego jest odporna. Wytniemy narośl i na jej bazie stworzymy szczepionkę. Szczepionkę. Ale to wrosło w jej mózg. Zgadza się. Znajdź kogoś innego. Nie ma nikogo innego. Słuchaj, albo mi pokażesz cię... Dość. Rozumiem cię. Ale cokolwiek teraz przeżywasz, ma się nijak do tego, przez co ja przeszłam. Znam ją od urodzenia. Obiecałam jej matce, że się nią zaopiekuję. Więc dlaczego chcesz na to pozwolić? Bo nie chodzi o mnie, czy nawet o nią. Bo nie mamy innego wyjścia. Dalej wmawiaj sobie te bzdury. Zabieraj go stąd. Jeśli będzie się rzucać, zastrzel. Nie zmarnuj tego daru, Joel. Wstawaj. Powiedziałem, wstawaj. Idziemy. Ruchy. Powiedziałem ruchy. No spróbuj tylko. W którą stronę? Co tak kurwa stoisz? Powiedziałem iść Gdzie sala operacyjna? Nie mam na to czasu. Gdzie? Gdzie? Ostatnie piętro na końcu. Tu jest! Cholera. Zabił Ethana. Co? Ethan nie żyje. Jeden z naszych nie żyje. Przemytnik uciekł. Znajdźcie cel i wyeliminujcie go. Sprawdźmy pozostałe piętra. Tak jest. Znajdźcie przemytnika i zabijcie od razu. Thank you.
Wow! Jest tam! Mam przemyślenie do powiedzenia! Tutaj!
Jasno. Mamy przemytnika w polu widzenia! W korytarzu! Tu jest! Tutaj go nie ma!
potrafisz mnie czymś zaskoczyć, ha? Nie czymś dzisiaj, a? Dla mnie coś nowego, a? Zaskoczysz mnie czymś, he? Thank you.
Spróbujcie z boku. Pożałujesz tego! W polu widzenia! Namiot! Przemytnik!
tam siedzi? Chyba nie.
Tędy! Uważajcie! Ty, przemytniku? O! Tu jest! Za ladą! Okej, ruszać! Kiedy do raz! Nie zgubić go! Tutaj! Skurwysyn!
się dzieje? Słyszałeś? Co? Gdzie się chowasz? Godzina 17.30, 28 kwietnia. Właśnie skończyłam rozmawiać, a w zasadzie drzeć się na głównego chirurga. Najwyraźniej nie ma możliwości ekstrakcji pasożyta bez eliminacji gospodarza. Czyli po prostu, kurwa, musimy zabić tę dziewczynkę. Wszyscy czekają, aż dam zielone światło. Badania stają się coraz bardziej i bardziej uciążliwe. Jestem zmęczona. W
zmęczona. Chcę, żeby to się wreszcie skończyło. Nie ma wyjścia. Thank you.
ciągnie, może wpaść w jego ręce! Drzwiami! Mam go! Jazda! Robi się! Tam jest! Sukinsynu!
Widzę go! Za drzwiami! Zniknął stąd! Rozdzielcie się! Nie podoba mi się to. Doktorze! Co tu robicie? Nie pozwolę ci jej zabrać. To nasza przyszłość. Pomyśl o życiach, które możemy uratować. Nie! Cholerny bydlak! Kari, zamknij się! Proszę, nie chcę umierać! Chodź, Karmię. Trzymam cię. Trzymam. Cholera! Do oddziału dziecięcego! Do mnie, już!
musicie wyjść! Nie masz dokąd uciec! Nie! Nie masz dokąd uciec. Nie uratujesz jej. Nawet jak stąd wyjdziecie, co dalej? Wkrótce rozszarpie ją banda klikaczy. Albo ktoś ją wcześniej zgwałci i zabije. Nie ty zdecydujesz o jej losie. Ona by tak wolała. Dobrze o tym wiesz. Słuchaj. Nadal możesz podjąć słuszną decyzję. Ona niczego nie poczuje. Znaleźliśmy świetliki. Okazuje się, że jest więcej takich jak ty, którzy są odporni i są ich setki, ale niczego dobrego im to nie dało. I oni przestali szukać lekarstwa. Nie rób tego. Proszę. Ścigałaby się dalej.
Cóż... To chyba idziemy. Powinniśmy dojść tędy. Okej. Ładne miejsce na działkę, nie? Tak. Uważaj na głowę. Dobra. Już. Już nie te lata. Nie mówiłem ci tego, ale... Często chodziłem z Sarą na takie wyprawy. Ledwo za nią nadążałem. Myślę, że... polubiłaby się. Ona na pewno by cię polubiła. Co? Zobacz tam. Już prawie jesteśmy na miejscu. Już niedaleko. Podaj rękę. Idziemy. Zaczekaj. Wtedy w Bostonie, kiedy mnie ugryzło, nie byłam sama. Byłam z przyjaciółką. I ją też ugryźli. Nie wiedziałyśmy, co robić. Ona... powiedziała, że... musimy to przeczekać. To będzie takie romantyczne, jak razem stracimy rozum. Wciąż czekam na swoją kolej. Ellie. Miała na imię Riley i to ona umarła pierwsza. A potem Tess. Później Sam. To nie twoja wina. Nie, nie rozumiesz. Rozumiem. Od dawna walczyłem tu o przetrwanie. Ty też. Nieważne jak. Zawsze odnajdziesz coś, o co warto... Wiem, że nie chcesz teraz tego słuchać, ale... Przysięgnij mi. Przysięgnij mi, że wszystko, co mówiłeś o świetlikach, jest prawdą.